zrozumiał treść stawianego mu zarzutu. Tak zrozumiałem. Czy przyznaje się pan do winy? Nie, nie przyznaję się. Szedłem tam z zamiarem zaprotestowania i stanięciu w obronie wartości, bo moim zdaniem zapraszanie takich osób jak profesor Bauman do miasta, w którym mieszkam, jest po prostu pluciem na pamięć. Jest pluciem na pamięć ofiar komunizmu. Wysoki sądzie, zarzuty zrozumiałem, nie przyznaję się do winy, chciałbym złożyć wyjaśnienia. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Odra Niemen byłem niejako organizatorem tego protestu przed Teatrem Współczesnym. Przygotowałem 12 portretów, żeby zgodnie z ustawą o zgromadzeniach publicznych to nasze zgromadzenie mogło być legalne. To nasze zgromadzenie od początku miało mieć charakter milczącego protestu. My zakładaliśmy, że nie będziemy wznosili żadnych haseł. No, jedyną formą będą portrety żołnierzy drugiej konspiracji zamordowanych we Wrocławiu w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej w czasach stalinowskich. Dnia 18 października ubiegłego roku wraz z grupą znajomych wybrałam się na milczący protest przeciwko fetowaniu stalinowskiego inkwizytora, majora NKWD, oficera politycznego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ludowego Wojska Polskiego, wieloletniego agenta zbrodniczej informacji wojskowej, majora Zygmunta Baumana. W grupie 12 osób, ponieważ portretów było 12, więc dokładnie pamiętam tę liczbę osób, staliśmy spokojnie, nie skandując żadnych haseł, naprzeciwko wejścia do Teatru Współczesnego. W pewnym momencie usłyszałam polecenie: proszę się stąd przesunąć. Stojąc w grupie trzech innych osób, zapytaliśmy, dlaczego mamy się przesunąć z tego miejsca. Funkcjonariusz odpowiedział: wszelkie pytania proszę kierować do rzecznika prasowego policji. Było to jedno pytanie, które padło z naszej strony, dlaczego mamy się przesunąć, po czym zostaliśmy otoczeni przez kordon policji i słyszałam dokładne polecenie czy rozmowę między dwoma funkcjonariuszami dokładnie o treści wszystkich z portretami do więźniarki. Wobec czego mój mąż w obawie o mój stan, ponieważ byłam wtedy w 7 miesiącu, dokładnie w 27 tygodniu ciąży, odebrał ode mnie ten portret i zasugerował, żebym oddaliła się w bezpieczne miejsce. Wobec czego jeden z funkcjonariuszy powiedział: ta pani też trzymała portret, ale ktoś jej zabrał. Wobec czego nie miałam żadnej możliwości opuszczenia tego miejsca osób otoczonych kordonem policji. Szpaler policji powoli spychał nas w stronę więźniarki. Podjęliśmy jeszcze taką próbę, żeby Justynę Ostrowską, która była w zaawansowanej ciąży, jakoś wyprowadzić za ten szpaler. Niestety ta próba się nie powiodła. Jeden z funkcjonariuszy stwierdził, że nie, ta pani wcześniej trzymała portret, więc ją też proszę odprowadzić do więźniarki. Następnie dość długo przebywaliśmy przed wejściem do więźniarki, ponieważ każdy, kto wchodził do więźniarki, był legitymowany i spisywany, dopiero wtedy wprowadzano następną osobę, więc ja nie będąc pierwszy w kolejce, 10 minut stałem przed wejściem do więźniarki jeszcze. W tym czasie również zwróciłem uwagę na to, że jakby wybiórczo policja potraktowała zatrzymania. Wiele osób pozostało na placu. Zatrzymano faktycznie tylko osoby z tej grupki protestującej Młodzieży Wszechpolskiej z transparentem i osoby z portretami. Kiedy dotarliśmy do więźniarki, z uwagi na mój stan, wspomniałam jeszcze raz, że jestem w zaawansowanej ciąży i proszę, aby mnie wypuszczono. Niestety funkcjonariusze pozostali głusi na te prośby. Jedna z osób skierowała pytanie do funkcjonariuszy, na jakiej podstawie jesteśmy zatrzymani. Na co funkcjonariusz obecny w więźniarce odpowiedział: nie są państwo zatrzymani.
więc zapytaliśmy, czy możemy opuścić więziarkę, skoro nie jesteśmy zatrzymani. Po czym natychmiast zatrzaśnięto nam drzwi więźniarki przed nosem. Zostaliśmy następnie przewiezieni na ulicę Trzemeską na komisariat. Po wejściu do więźniarki funkcjonariusz próbował odebrać mi portret, który trzymałem, ale ponieważ nie potrafił wytłumaczyć mi, na jakiej podstawie, a portret był moją własnością, więc nie pozwoliłem sobie odebrać i z tym portretem pojechałem na Trzemeską. Zapytaliśmy również z kolegą Adamem Frączkiem, dlaczego jesteśmy zatrzymani. Padła odpowiedź funkcjonariusza, że nie jesteście państwo zatrzymani. Ruszyliśmy w związku z tym do wyjścia z więźniarki. Zatrzaśnięto nam kratę taką dużą tuż przed nosem. Nie otrzymaliśmy żadnych protokołów zatrzymania ani żadnych informacji. Ja na Trzemeskiej jeszcze wielokrotnie pytałem, czy to jest zatrzymanie, jaki był powód. Podawano mi bardzo sprzeczne informacje. Jeden funkcjonariusz mówił, że jesteśmy zatrzymani, inni mówił, że jesteśmy doprowadzeni w celu wylegitymowania. No, co było o tyle nielogiczne, że nasze dane spisano już przed teatrem. Nie trzeba było nas wieść na Trzemeską w tym celu. Uważam, że byliśmy tam legalnie, w legalnym zgromadzeniu. Złamano nasze konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń, do wolności wyrażania swoich opinii. Stanowił rozprawę odroczyć celem wezwania nieobecnych obwinionych, wyznaczenia obrońców z urzędu, zobowiązania oskarżyciela do przedstawienia nagrań ze zdarzenia. Do dnia 21 października, godzina 9. Na podstawie jakich dyspozycji działała policja? Czy było to działanie z jakiegoś nadania jakiejś władzy, czy też była to nadgorliwość jakiegoś funkcjonariusza? Bo ja myślę, że sami policjanci, którzy byli przed teatrem, mieli poważne wątpliwości co do tego, że należy nas zatrzymać. Natomiast gdzieś był tam jakiś wysoki funkcjonariusz, który telefonicznie wydawał takie polecenia. I pytanie, jaka była jego intencja, jakie były jego motywacje. Nie mnie to oceniać. My wszystko to, co robimy, to są działania apolityczne. I należałoby pewnie życzyć sobie, żeby absolutnie tutaj polityka nie grała roli w tym procesie również. W zeszłym roku to był taki ciąg wydarzeń, który miał troszeczkę zastraszyć mieszkańców Wrocławia i zniechęcić ich do protestów. Myślę, że w tej chwili to już wiadomo, że to się nie udało. To znaczy, że nie udało się zastraszyć Wrocławia. My nadal, jeśli będzie się pojawiał major Bauman we Wrocławiu, to będziemy wychodzić z protestami. Nie obawiamy się procesów, nie obawiamy się represji. Myślę, że jeżeli były takie zakusy władz, żeby nas zastraszyć, to pewnie już mają przekonanie, że to się nie udało.